vehicle. Let's go. No i na już sam początek, kurde, jesteśmy atakowani. Zajebiście. No nic, tylko się cieszyć. Dobra, musimy lecieć do tych punktów teraz. Strzałki. Kurwa, nam pokazują, do chuja. Kurde. Szybko, szybko uciekamy. Uciekamy stąd, lecimy. Za strzałkami. Nie możemy zostać trafieni, bo jak zostaniemy trafieni, to no będzie słabitko. No kurwa, ty, szybko jechałem teraz. One się, kurde, nas zbliżają. To mi się nie podoba. Te strzałki, te kurde strzałki, Jezus Maria, te... A, sami wiecie, o co mi chodzi. Kurde, pociski są blisko mnie! Aż języka zapominam. Czy ja powiedziałem przyciski czy pociski? Nie, pociski powiedziałem chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, mamy wszystko pod kontrolą, teraz nie uderz w nic. Proszę cię, nie uderz w nic. Elegancko, jedziemy do przodu. Bez zbędnego przedłużania. Oj, musimy trochę się zniżyć. I dawaj, w to atakuj. Tak, to jest to. Dobra, tamta trudna sekcja została ogarnięta. Teraz to musimy ogarnąć. Fuck. Nie zbliżajcie się do mnie, won mi stąd. Ta najtrudniejsza sekcja już została ogarnięta. Teraz to jest banalna sekcja. Za dzieciaka z tym problemu nie miałem. Tak więc myślę, że tutaj również nie będzie problemu. Tylko trzeba się naprawdę, kurczę pieczone, skupić. Tam są ostatnie punkty. Kurde, proszę, trawnie. Ile tutaj orbów u góry jest? Masakra. Dobra, teraz trzeba tam polecieć. Hang on, Dax. It's gonna be close. Dobrze. Ojoj. Ojoj. Ała. O nie. O nie. Hijack. No nie, jeszcze ta trofka, kurde, ja pierdzielę. Ale słabizna, jak to wygląda? Elegancko. Kurde, no prawie jak nowy. O nie. Najgorzej. Jack, we've got word of a new assault on the port. They're trying to take us out once and for all. The strange thing is, we're seeing movement from both the KG and Metalhead fronts. It's like they're working together. We've got to repel this assault or we're through. I hate to do this to you, but I'm putting you on the front line. You're my go-to guy. Stop any KG or Metalhead units from reaching this place. If we lose this one, we're history. Okej, okay, czyli musimy po prostu unicestwić teraz metalheady, znaczy tfu metalheady, roboty KG, które będą tutaj przyłazić. Tak więc elegancka misja, ona nie jest w sumie trudna. Po prostu mamy tutaj nieskończoną amunicji. O, teraz mamy co prawda skończoność, ale wcześniej była nieskończoność, tak więc... I mamy tutaj każdą z broń. Tak więc, no nie ma co jakby płakać nad rozlanym mlekiem, bo jest dobrze. Tutaj tak mi się wydaje. Tak więc, to jest taka bardzo easy misja, bym powiedział. Taka bardzo... Może inaczej. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo lightowa, tak więc tutaj nie powinniście mieć w ogóle z nią problemów, ponieważ naprawdę... No, ciężko jest w niej sfailować, chyba że naprawdę jesteście bardzo na tyle nieuważni, że no, jesteście w stanie to uczynić. Patrzcie w ogóle, ile ja mam tych Skull Gemów, nie? Bo tą misję, kurde, z Jinxem tak musiałem teraz powtarzać, że no tyle mi wyszło, kurde, tych Skull Gemów. Tak więc coś czuję, że do 1000 spokojnie dobijemy w tym let's playu. I chyba do trofki nawet.
Tak więc trofkę za skaldżemy zrobię naturalnie. Co prawda z orbami może być problem, ale... Kogo to obchodzi przecież? Nikogo. Ważne, żeby było to platynowe trofeum. Bo Jacka 3 chcę splatynować na PS3. Skoro zrobiłem to na PS4, to i chcę zrobić to na Playaku Trójce. Żeby mieć trylogię na Playaku Trójce również splatynowaną. Żebyśmy mieli to już z głowy. O kurde, patrzcie ile skaldżemów zostało tam. Ja bym miał teraz 3-4, byłoby fajnie. Kurde, to jest naprawdę taka fajna misja, ale wiecie co? Ta misja należy się w końcu taka też i misja. Powiem wam szczerze, to jest tylko i wyłącznie z tego powodu, że mieliśmy teraz trochę trudniejsze misje. Dlatego należy się teraz jakaś taka lightowsza misja. Nie żebym się chciał tutaj czepiać czy coś. Ale taka jest prawda. Na szczęście nie musimy tutaj nikogo osłaniać, tylko w zasadzie musimy się pozbyć tych wszystkich KG-botów. I przy okazji Metalheadów. Bo jak widzicie, nie tylko KG-boty atakują, ale też i Metalheady, tak więc... No, jest ciekawie. Ciekawie się dzieje. Kurde! Ja pierdzielę, ale mi się palce męczą już! Dobra, tu będzie już ostatni chyba, ostatnia sekwencja. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, te tu kurwa przylazły już. Świetnie, no. Mam nadzieję, że to tylko jeden taki tutaj przylaz. Bo szczerze nie pamiętam, żeby było ich więcej. Ale się dymi, tak więc to tylko kwestia czasu, a już buchnie. No, mówiłem. Oczywiście byłoby za spokojnie, gdyby to był koniec misji. Ja pierdule. O ja, ola Boga, Jezus Maria. Port to starboard. Yeah. Dobra. Tutaj mamy od Tess kolejny ten i ostatni gun course, tak więc skorzystajmy z okazji. My hero! This city is too dangerous. We need our own little place in the country. A little pink house with a white picket fence and a fireplace and a big four-poster bed for me and a little ocel run on the side of the house for you. Aww, are you worried about me, my little Desi Poo? Of course, my itty-bitty whisker puss. Oh, please. Will you two take it outside? You need a hug, Jack, because we got plenty to go around. Rumor is, you two are the only hope we've got to reach the catacombs. I've programmed the gun course to simulate some of the new enemy tactics. Wanna try it out? Dobra. Zobaczmy ten gun course. Co tutaj się będzie odpierdzielać teraz? Możemy oczywiście dodatkowe test. Jezu, nie skaldżemy, tylko jak to się nazywa, precursor orby zebrać. Thank you.
Kurde! Ale w punkty tu wbijamy! Jazu! Jazu, kurde! Mówię jak Krok, kurde. Bo Krok tak mówi, takie Jazu! Waha! Oj, coś mi się wydaje, że dam dupy. Tutaj mi się nie uda, jak nic. Za dużo cywili wybiłem. No. Mission failed, dobra. Teraz trzeba się skupić, naprawdę. Oj, może się udać, moi drodzy, może się udać. Yes. Uda się! Udało się! Dark boy. Here's a nice boomstick for your sidekick, baby. Go give him hell, boys! Then come back and I'll scratch you behind your ears. Plasmite RPG. Czyli innymi słowy mamy ostatni. O, i przy okazji jakiś sekret żeśmy odblokowali. Elegancko, dobra, to możemy sobie stąd wyjść. I pokażę wam, na czym ten RPG polega. Czekajcie, nie to. Proszę bardzo, czyli tak zwany granat, innymi słowy. Dobra. Tak więc lecimy teraz do tego, do Thorna. Zobaczymy, co on będzie miał nam do powiedzenia. Way to reach Freedom HQ. Jinx here has a plan. Hey, Jackie boy! Long time no see! I think you got a boomer of a plan here. You know those nasty blast bots you seen around? Well, I captured one. Don't ask. I'll show you the scars later. I've rigged that baby with a remote control and even more explosives than the standard package. Jack, link it to the remote and direct that blast bot into the KG area. If you can get the blast bot close enough to the Freedom League border and blow it up, it should punch a hole in the defensive line there and allow us to hook up with our comrades. Okay. Tak więc... W dużym skrócie, Jinx tutaj się na coś przydał, no i zaprogramował robota KG, byśmy mogli go kontrolować, więc teraz musimy dostać się do tego oto miejsca, które jest tutaj nam zaznaczone na mapie. Nic szczególnego, poza tym, że zaprogramował robota KG, dzięki czemu możemy teraz nim się swobodnie poruszać. I tak też będziemy robić. Tak więc jak widzicie, mamy tutaj kolejnego robota KG, którego warto byłoby po prostu unicestwić już. Ale on pada szybko, Jezus Maria! Ej, to naprawdę się kurde fajnie kontroluje tym robotem KG. Nie żeby coś. Elegancja Francja, ja pierdule! Ej, dobra, to będzie jedna z fajnych misji z tego, co kojarzę. Bo za dzieciaka ją w sumie nawet lubiłem. Co prawda, wiadomo, no nie grałem tak wyrąbiście jak teraz w tej misji. Ale no kurde, mimo co jest elegancko. To mogę od siebie powiedzieć. Nie miałem jakichś chyba problemów z tą misją, ale wiem, że po prostu mogła mi sprawić delikatny problem i nie zdziwię się, jeżeli tak było naprawdę, że mi faktycznie jakiś problem sprawiła. Bo tym robotem KG musimy teraz zniszczyć kolejną część miasta, która jest zablokowana. Tylko ja trochę skiepściłem, bo w ogóle nie w tą stronę polazłem. Przez co teraz będę musiał iść naokoło, chyba że będę mógł zlecieć stąd. A nie, jest tutaj zejście, dobra. To czym ja się w ogóle przyjmuję? Padają. Ale ta muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest też epicka. Nie no, kurde, dużo zrobiliśmy w sumie dzisiaj, jak na kolejną sesję.
Bardzo mi się to podoba oczywiście. Kurde, problem jeszcze z tym działkiem jest taki, w sensie z tym robotem KG, którym teraz gramy, że on ma naprawdę bardzo mało HP. W sensie, bardzo mało. Inaczej, on bardzo szybko traci HP. I to jest troszeczkę, może być uciążliwe. Niestety nie możemy sobie, kurde, spamić, więc muszę non-stop R1 wciskać, co też nie jest mi za bardzo na rękę, ale z tego co widzę, tutaj mamy już zaraz, kurcze, pieczone dojście, tak więc musimy teraz uzbroić się w cierpliwość. Oj, trochę HP straciłem. Great job. We can link up with the Northern Front now. I'll get on the horn to HQ and give them the good news. You're the man, Jack. You are the man. Oh yeah, ale poszło, kurde. Elegancja Francja. Poczekajcie sekundkę. Blam. Fajna trawka nam tutaj wleciała. Wow, 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 moi drodzy, wow, wow i jeszcze raz, wow. Dobra, mamy ogarnięte co trzeba, dostaliśmy ostatnią broń, czyli Peacemakera. I teraz co? Tutaj zrobiliśmy co trzeba było. Więc wypadałoby dostać się do tej trzeciej części miasta w sumie. I tak też chyba zrobimy. Tylko byśmy musieli zrobić to jakimś pojazdem, nie żeby coś. I myślę, że to jest ewidentny pojazd, którym się dostaniemy tam, gdzie trzeba oczywiście. To jeszcze nie tutaj. Tylko wiecie co, będziemy musieli na tyle uważać, żeby po prostu nie zderzyć się teraz z nikim, bo zapomniałem, że te pojazdy mają bardzo słabą wytrzymałość, tak więc no różnie to się może skończyć. Zastanawiam się, kiedy następną sesję nagram, ponieważ następna to prawdopodobnie może być już ostatnia sesja z Jacka Trójki, tak więc byłoby to fajne, wiecie, symboliczne. Trzy sesje, Jack 3, wiecie o co chodzi. Ale no zobaczymy, no nie chcę nic obiecywać. Może być tak, że ta następna sesja to będzie przedostatnia dopiero. Niemniej jednak, jeszcze nie ma pierwszego odcinka na YouTubie, tak więc też jest ciekawie, więc pewnie dzisiaj przysiądę do montowania i renderowania Jacka Trójki, pierwszych dwóch odcinków. Chociaż może z Jackiem trochę pocisnę, żeby już go w miarę szybko skończyć, bo będę chciał jeszcze w wakacje Jacka X zrobić, a na jesieni zrobimy sobie Zaginioną Granicę, bo tak czujemy się w klimat trochę taki bardziej jesienny. No, żeby było w miarę cieplutko, żeby was rozgrzać trochę gorszym Jackiem. No. I tak właśnie prezentuje się miasto z Jacka Dwójki. Oto jest i ono, kurcze pieczone, jak sami zresztą widzicie. Ale to jeszcze nie koniec. Jadąc tutaj, patrzcie jakie tutaj są, kurde, upgrade'y. To mi się właśnie podoba, powiem wam szczerze, że ta część miasta mi bardzo przypadła do gustu pod tym względem. Naprawdę świetnie tutaj Ashley odrestaurowała miasto. Naprawdę, kurcze pieczone, no aż przyjemnie się po tym jeździ. Dobra, lecimy do góry. Czas na cutscenkę. Ponieważ będziemy mieć cutscenkę teraz. Hello, fellow peeps and cronies. That's right, the Daxtonator is back in the building. Daxter, Jack, you did it. It's about time you two got here. What took you so long? Sorry, we only had a war on the way. Great work, Jack. Let me be the first to officially apologize for the city. Forget about it. I've got my own interest in this. Well, what we know right now is there's a huge dark planet builder bearing down on us all. How much time we have, no one can guess. If it is rogue precursor technology, then the only way to destroy it is with more precursor technology.
and that lies at the bottom of the catacombs. Also, the large number of eco-crystals being moved about can mean only one thing. Someone is trying to awaken vast precursor technology. I think Vigor's behind it. Or Errol. Or maybe... Oh! Wait till you hear about my adventures in the wasteland. So there I was, facing a whole brood of slobbering metalheads, when all of a sudden... Uh-oh. It looks like a large-scale assault. Multiple targets inbound. You up for some action, Jack? Look who you're talking to. Let's rock and roll, Dax.